Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 14 października. Widać nadchodzącą zmianę pogody. Od środy przymrozki do minus 5. Słuchajcie, tutaj po lewej stronie pszenica siana po kukurydzy. Około chyba 25 października w fazie dwóch liści, już po odchwaszczaniu. A my zmierzamy w stronę rozrzutnika. Ostatni jeden rozrzutnik obornika pod kukurydzy, wiosenne nawożenie, jesienne nawożenie, wiosenne nawożenie. Ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku trochę inny temat. Ostatni odcinek o wapnowaniu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wapnowaniu, o łączeniu nawożenia mineralnego, właśnie wapnowaniu i łączeniu tego wapnowania z obornikiem. Co można, czego nie można, bo jest tutaj wiele rzeczy do omówienia. No, jesteśmy załadowani i lecimy na pole. Jak już obornik i temat wapna, słuchajcie, wiele tematów, wiele słów, można, nie można, wiele kontrowersji budzi ten temat. Ogólnie tak, na pewno nie zaleca się stosowania zarówno w jednym sezonie obornika i wapnowania. Trzeba wybrać mniejsze zło, ja to tak nazywam. Tak, jeśli mamy kwas, tak, pH 4, 4,5, nawet 5. Bez zastanowienia odpuszczamy nawożenie obornikiem. Lepiej powapnować, podnieść to pH, a w kolejnym roku zastosować obornik, tak? Bo wiadomo, że mając niskie pH, no to pobieranie tych składników jest mocno ograniczone. Składniki są ustycznione w glebie. Rośliny nie mają odpowiednich warunków do wzrostu, rozwoju. Także najpierw wapnowanie, podniesienie pH, dopiero później obornik. Co się stanie, jeśli zastosujemy obornik i wapno razem? Palimy maszynę. Tak, przede wszystkim następuje bardzo szybka przemiana azotu amonowego zawartego w próchnicy, zawartego w oborniku, na amoniak, który bardzo szybko utlenia się nam do atmosfery, czyli mamy straty, tak? Kolejną rzeczą, co złego powoduje nam wapno przy oborniku? Szybsze spalanie. Po prostu spalanie materii organicznej, tak? No, na nic dostarczone. Ta masa organiczna zostaje ona spalona, no i nie ma korzyści dla naszej gleby. No i tak jak mówiłem, wybieramy mniejsze zło albo mniejszą potrzebę, tak? Jeśli mamy kwas, to najpierw wapnujemy. Jeśli już musimy zastosować ten obornik, tak, wiadomo, że przy produkcji zwierzęcej, przy produkcji bydła, jak ktoś ma niewielką ilość hektarów, no to po prostu musi ten obornik zastosować. To tak, w żniwa stosujemy wapno, to że tak powiem, zło konieczne, tak? W żniwa stosujemy zaraz na rżysko wapno, mieszamy możliwie jak najszybciej, możliwie jak najlepiej, jak najgłębiej, żeby się to rozeszło po warstwie ornej. No i czekamy możliwie długo z zastosowaniem tego obornika, tak? Żeby tutaj te procesy nie zachodziły, tak jak mówiłem, strata azotu, no i spalania materii organicznej. Światełka włączone, włączamy nawigację, bo na pole mamy kawałek, niech ona się tutaj załaduje, niech złapie satelity sygnał. Czuć już tą zmianę pogody, to zimno, tą czystość na zewnątrz. Słuchajcie, teraz jeszcze temat tego, przed jakimi roślinami nie należy bezpośrednio wapnować. Przed roślinami, takimi jak na przykład buraki cukrowe, które pobierają duże ilości mikroskładników z gleby, bo po wzroście gwałtownym pH te mikro się blokują. No i na tym starcie roślina, tutaj beczka lebiga się kłania, że tak powiem, dostarczenie wszystkich składników determinuje powstający plon. Jeśli jakiegoś składnika brakuje, to mocno ten plon odcinamy, także tutaj nie należy stosować wapna bezpośrednio przed burakami motylkowymi, rzepakiem ozimym. Tak, mowa tutaj jest o bezpośrednim, takim na szybko, tak, wapno i od razu siew. Jeśli jest to z zachowaniem okresu kilku tygodni, to już jest, że tak powiem, do przyjęcia jak najbardziej.
Tutaj widać orka w ciężkich warunkach, tak? Orka, ale resztki niestety na wierzchu, glina, mocna ziemia. Górki uwilgotnione, na górkach baty, a na luźnej ziemi jeszcze sama ziemia się wyrywała tutaj po sąsiedztwu oralne. Nie należy też stosować nawozów azotowych, wieloskładników nawozów fosforowych bezpośrednio przed wapnowaniem lub bezpośrednio po wapnowaniu, ponieważ następuje uwstecznienie fosforu, no i mogą występować straty azotu. Jeśli zachowamy okres przynajmniej 4 tygodni, no to jest to dopuszczalne, ale mówię, nawozy azotowe, saletrzanamonowe, mosikowe, jakieś tutaj superfosfaty, polifoski nie zaleca się stosowania w okresie mniejszym niż 4 tygodnie, ponieważ mówię, blokowanie fosforu, uwstecznianie fosforu i straty azotu. Teraz temat numer 2, mieszanie nawozów. Co można mieszać, co nie można mieszać? Może powiemy o tym, czego nie można mieszać, to będzie wtedy wszystko jasne. Nie możemy mieszać mocznika z nawozami saletrzanymi, ponieważ po prostu po chwili zrobi się nam babka, mocznik się rozpuści, wszystko będzie leciało z tego rozsiewacza, no i nie będzie możliwy wysiew tego nawozu. Równie podobnie jak mocznika z saletrzakiem, tak samo mocznika z nawozami fosforowymi, czyli superfosfatami, fosforanami, nie możemy mieszać, bo no, tak samo powstanie nam w rozsiewaczu papka, rozsiewacz zacznie po chwili cieknąć. Mocznik jest mocno higroskopijny, no i traci swoje właściwości granuli. Podobnie jest również z nawozami saletrzanymi, z saletrzakami wszelakimi, tak jak z mocznikiem, z fosforanami, z fosforem się go ogólnie nie miesza, no bo granula się rozpuszcza, powstaje woda. Ogólnie tak, nie zaleca się mieszania nawozów. Po pierwsze, nawozy każde mają swoją specyfikację, swoją gęstość, wielkość granuli, ciężko jest je równomiernie później wysiać, wymieszać, żeby równomiernie je rozsiać. Są nawozy mieszane, takie jak na przykład, nie wiem, no, NPK-i, tak? Mamy klasyczne NPK-i, jak Polifoska 6, 6, 20-30. Ten nawóz jest już pomieszany, mamy tam azot, fosfor, potas i to jest tak zrobione, że nic się z tym nie wydarza. Na własną rękę mimo wszystko nie powinniśmy tych nawozów mieszać, do niczego dobrego to nie doprowadzi. Tak jak też wiele tych odcinków o wapnowaniu na moim kanale już było, wapnowanie to jest temat rzeka, co wolno robić, czego nie wolno robić, czego się nie zaleca, co robić w jakich odstępach. Jeśli, że tak powiem, macie jakieś niejasności, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Teraz może tego czasu na odpowiedzi, komentarzy będzie trochę więcej. No i odsyłam do poprzednich odcinków o wapnowaniu, wpiszcie sobie wapnowanie słomek, tych odcinków, myślę, że około 10 już było, no i zobaczcie, co tam ten słomek o wapnie, o wapnowaniu mówił. A w tym vlogu to będzie tyle, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, na razie, cześć.